Cześć kochani! Powoli, bo powoli, ale zbliżają się święta i wypadałoby zacząć się do nich szykować. Dlatego przygotowałam dzisiaj dla Was kurs na bardzo proste pierniczki na szydełku, które będziecie mogli wykorzystać jako ozdobę na choinkach. No to co? Do roboty! Do tego projektu przyda nam się brązowa i biała włóczka. Ja wybrałam tym razem Himalaya Super Soft. Jest to wprawdzie akryl, za którym nie przepadam, ale dosyć fajny i mięciutki, więc do ozdoby powinien sprawdzić się idealnie. Użyjemy szydełka 4,5 mm, przyda nam się igła do włóczki. W razie potrzeby dobrze jest mieć też pod ręką kolorowy znacznik. I przydadzą się ostre nożyczki. Wybierając dla Was schemat, testowałam sobie różne pomysły i kształty i ostatecznie stanęło na serduszku, ale jak najbardziej zachęcam Was do eksperymentowania i robienia różnych wersji. Zaczniemy od zrobienia magicznego kółka. Owijamy włóczkę dwa razy na palcach w taki sposób. Wkładamy szydełko pod pierwszą nitkę i wyciągamy drugą. Przekładamy sobie wyżej tę główną nitkę. Owijamy włóczkę dookoła szydełka. Trzymając mocno kółeczko i końcówkę nitki, przekładamy szydełko pod nimi i przeciągamy główną nitkę. Mamy trzy pętelki. Przeciągamy szydełko przez pierwsze dwie. Nabieramy i przeciągamy przez kolejne dwie pętelki. I mamy pierwszy słupek. W tym samym kółku robimy dwa kolejne słupki. Teraz znów owijamy włóczkę i przeciągamy, ale tym razem przechodzimy od razu przez wszystkie trzy pętelki. Powstał nam w ten sposób półsłupek nawijany. Dodajemy takie jeszcze dwa. Robimy jedno oczko łańcuszka, słupek i jeszcze jedno oczko łańcuszka. Jesteśmy teraz w połowie naszego serduszka, zaczynamy drugą. Robimy trzy półsłupki nawijane. Potem trzy słupki. Ostrożnie zaciskamy całe kółko. Robimy dwa oczka łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym w środek. Zaciskamy dość mocno to ostatnie oczko. Jak widzicie, powstało nam już takie maleńkie serduszko. Kolejny rząd zaczniemy od dwóch oczek łańcuszka. W pierwszym oczku robimy półsłupek nawijany. W tym samym oczku robimy słupek. I teraz zrobimy słupek nawijany. Owijamy włóczkę na szydełku dwa razy. Wbijamy się w kolejne oczko i przeciągamy nitkę. Łapiemy nitkę i przechodzimy przez dwie pętelki.
łapiemy nitkę i przechodzimy przez dwie kolejne, łapiemy i przeciągamy przez ostatnie dwie pętelki. I teraz dwa kolejne takie podwójne słupki robimy w tym samym oczku. W kolejnym oczku robimy dwa słupki. W następnych trzech oczkach robimy po jednym półsłupku nawijanym. Teraz, w przerwie między oczkami, robimy jeszcze jeden półsłupek nawijany. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka, słupek i znów jedno oczko. I znów lecimy z drugą połową, symetrycznie. Najpierw półsłupek nawijany w tę przerwę. Znów robimy trzy półsłupki nawijane w trzech kolejnych oczkach. Potem dwa słupki w kolejnym oczku. Dodajemy trzy półsłupki nawijane w kolejnym oczku. I zostało nam tutaj jedno oczko. Robimy w nim najpierw słupek. A następnie półsłupek nawijany. Dodajemy dwa oczka łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym w sam środek. Mocno zaciskamy. Jak widzicie, mamy już takie małe serduszko. Ja kolejny rząd będę robić białą włóczką, ale tak jak Wam mówiłam, układ kolorystyczny zależy całkowicie od Was. Łapiemy więc białą włóczkę i przeciągamy przez oczko. Uważamy, żeby oczka tutaj się nie rozciągnęły. Robimy dwa oczka łańcuszka. W drugim oczku dodajemy półsłupek. A potem w kolejnych czterech oczkach dodajemy po dwa półsłupki. Kolejne sześć oczek to zwykłe, pojedyncze półsłupki. Dodajemy jeden półsłupek w przerwę z poprzedniego rzędu.
następnie oczko łańcuszka, słupek w środkowe oczko. I znowu łańcuszek. I półsłupek w przerwę. Dodajemy teraz po jednym półsłupku w kolejnych 6 oczkach. A teraz w kolejnych 4 oczkach po 2 półsłupki w każdym oczku. Później jeszcze jeden pojedynczy półsłupek. Dodajemy 2 oczka łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym i mocno zaciskamy. Teraz znowu wrócimy do brązowego koloru. Robimy jedno oczko łańcuszka i oczko ścisłe. Dodajemy jeden półsłupek. W kolejnym oczku robimy 2 półsłupki. I w następnym jeden półsłupek. Taki zestaw 2 półsłupki, jeden półsłupek powtarzamy jeszcze 3 razy. Potem dodajemy 6 pojedynczych półsłupków. Robimy jeden półsłupek w przerwę. Oczko łańcuszka. Słupek. I znów oczko łańcuszka. I półsłupek w przerwę. I z powrotem robimy ten sam układ. 6 pojedynczych półsłupków. Powtarzamy układ półsłupek, 2 półsłupki, 4 razy. Na końcu dodajemy jeden półsłupek, jedno oczko łańcuszka i znów łączymy ze środkiem oczkiem ścisłym i zaciskamy. Odcinamy sobie włóczkę kawałek dalej i przeciągamy przez oczko, ale nie do końca. Chcemy zrobić sobie taką pętelkę do zawieszenia. Związujemy pętelkę z końcówką. Dobra, teraz musimy jeszcze ukryć i zabezpieczyć końcówki. Tak wygląda nasza gotowa zawieszka. Tak jak mówiłam, jak najbardziej zachęcam do tworzenia różnych wzorów i układów kolorów. Pierniczki gotowe! Prawda, że wyglądają pysznie? Dajcie znać, jak Wam się podobało i koniecznie napiszcie, jak Wam poszło. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, wpadajcie do naszej grupy na Facebooku i widzimy się w następnym kursie.